Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia Umiem, bo rozumiem. Język polski. Dziś odcinek 20, a w nim orzeczenie. Orzeczenie jako część zdania. Zaczynamy od przykładów. Na podstawie przykładów ustalimy, cóż to takiego to orzeczenie i jaką funkcję pełni ono w zdaniu. Lewa strona, pierwszy przykład. Podlewała kwiaty. Zauważ, że kolorem czerwonym zaznaczyłam tutaj słowo podlewała. Zastanów się, jakie pytanie pasuje do tego wyrazu i cóż ten wyraz nazywa. Podlewała, co robiła? Podlewała. Jak widzisz, to słowo określa wykonywaną czynność. Podobnie jest w kolejnym przykładzie. Krzysztof jechał samochodem swojego taty. Kolor czerwony, zaznaczyłam słowo jechał. Zadajmy do tego wyrazu pytanie. Co robił? Jechał. Ten wyraz jechał znowu nazywa czynność. Przykład trzeci. Dziecko znalazło w piaskownicy plastikową zabawkę. Zadajemy do wyrazu wyodrębnionego kolorem czerwonym pytanie. Co zrobiło? Znalazło. No i analogicznie do przykładów, które już były omówione, tak samo i ten wyraz, on też będzie określał, będzie nazywał czynność. Przykład przedostatni. Skąd ją znasz? Kolorem czerwonym zaznaczyłam słowo znasz. Zadajmy do tego wyrazu pytanie. Pytanie. Co robisz? Znasz. Ten wyraz także nazywa czynność. I tak samo będzie w ostatnim przykładzie. Wyjdź tymi drzwiami. Kolor czerwony, słowo wyjdź. Ten wyraz też będzie odnosił się do czynności. Co masz zrobić? Co rób? Wyjdź. Spróbujmy teraz wyciągnąć wnioski. Prawa strona. Te wyrazy zaznaczone kolorem czerwonym, podlewała, jechał, znalazło, znasz, wyjdź, to są wyrazy, które nazywają czynności. O takich wyrazach w zdaniu będziemy mówić, że są to właśnie przykłady orzeczeń. Orzeczenie to nic innego jak część zdania oznaczająca czynność lub stan. Ostatnia uwaga dotycząca orzeczenia. W zdaniu, w funkcji orzeczenia występuje najczęściej czasownik w formie osobowej. Zwróć uwagę. Pierwszy przykład. Podlewała. Tu masz taki właśnie czasownik w formie osobowej. Wiesz doskonale na podstawie tego słowa, że tę czynność wykonywała kobieta. Ona podlewała. Dlatego to jest właśnie czasownik w formie osobowej. Dla przykładu, jechał to też jest czasownik w formie osobowej, bo przecież wiesz, że tę czynność wykonywał jakiś mężczyzna. A zatem te orzeczenia, które występują w tych zdaniach właśnie, wyrażone są czasownikami w formie osobowej. Druga istotna rzecz, o której dzisiaj powiemy, to typy orzeczeń. Zacznijmy znowu od lewej strony. Mamy trzy przykłady. Chętnie z Tobą pojedziemy. Marek złamał nogę. Wczoraj padał deszcz. Już wiemy, że te słowa zaznaczone kolorem czerwonym to będą orzeczenia. Co zrobimy? Pojedziemy. Co zrobił? Złamał. Co robił? Padał. Są to wyrazy nazywające czynności, a zatem będą to w zdaniu orzeczenia. I zwróć uwagę, że tutaj te orzeczenia są wyrażone jednym słowem. Pojedziemy, złamał, padał. Oczywiście tym słowem jest czasownik w formie osobowej. I o takim orzeczeniu powiemy, że to jest orzeczenie czasownikowe. Jest ono, przypomnę, wyrażone czasownikiem w formie osobowej, dlatego orzeczenie czasownikowe. W niektórych książkach być może jeszcze znajdziesz takie określenie, że to jest tak zwane orzeczenie proste. Najczęściej jednak używa się takiej właśnie nazwy, orzeczenie czasownikowe. Drugi typ orzeczenia ilustrują przykłady z prawej strony. Moja sąsiadka jest wdową. Co robi? Jest wdową. Zwróć uwagę, że tutaj kolorem czerwonym zaznaczyłam dwa wyrazy. Te
Dwa wyrazy tworzą właśnie orzeczenie. Co robi? Jest wdową. Dalej mamy przykład kolejny. Ścieżka była zasypana śniegiem. Tutaj też orzeczeniem są dwa wyrazy. Była zasypana. Co robiła? Była zasypana. Nie samo była, ale słówko, które stoi po sąsiedzku. Co robiła? Była zasypana. Przykład trzeci. Starszy brat Piotra został lotnikiem. Znowu mamy kolor czerwony. Został lotnikiem. Samo słowo został tak naprawdę nic ci nie mówi o sytuacji starszego brata Piotra. Ale został lotnikiem przynosi już pełną informację. Co zrobił? Został lotnikiem. Przykład ostatni. Dzień jest pogodny. Znowu mamy orzeczenie, które składa się z dwóch elementów. Jest pogodny. Takie przykłady orzeczeń będziemy nazywać orzeczeniami złożonymi albo też orzeczeniami imiennymi. Tutaj masz zaznaczone na samym dole. Z tej strony mamy orzeczenia imienne i są to takie orzeczenia, które składają się z dwóch części. Zobacz. Jest wdową. Pierwsza część, druga część. Była zasypana. Pierwszy element, drugi element. Ten pierwszy element będzie nazywał się łącznik, a ten drugi będzie nazywał się orzecznik. Cała natomiast struktura to orzeczenie imienne, zwane też orzeczeniem złożonym. Prześledźmy teraz szczegółowo to orzeczenie imienne. Tak jak powiedziałam, składa się ono z dwóch elementów, z dwóch części. Z łącznika i z orzecznika. Zobaczmy teraz inne przykłady i spróbujemy sobie wyodrębnić ten łącznik i orzecznik właśnie. Przykład pierwszy. Zawodnik był trzeci na mecie. Co zrobił zawodnik? Był trzeci. Tu masz orzeczenie. Orzeczenie był trzeci. Łącznikiem jest pierwszy element, był. To słowo to nic innego jak osobowa forma czasownika być. To jest bezokolicznik, czyli nieosobowa forma czasownika, a był to jest forma osobowa, no bo wiesz, że to jakiś mężczyzna, on był. Ten drugi element orzeczenia to wyraz trzeci. Tutaj zaznaczyłam, orzecznikiem jest słowo trzeci. I gdybyśmy chcieli określić, jaka to część, to powiemy, że to liczebnik. A zatem w tym przykładzie orzeczenie był trzeci, składa się z orzecznika trzeci i ten orzecznik wyrażony jest liczebnikiem, natomiast łącznik to osobowa forma czasownika być. Przykład drugi. Po występie w tym spektaklu aktorka stała się sławna. Masz zaznaczone orzeczenie, stała się sławna. Znowu są dwa elementy. Stała się, to jest pierwszy element. Drugi element, sławna. Tutaj zaznaczyłam, orzeczenie, stała się sławna. Pierwszy element to oczywiście łącznik. Stała się. Ten łącznik ma postać osobowej formy czasownika stać się. Dlaczego osobowa forma? No bo jesteś w stanie określić, kto wykonuje tę czynność. Stała się, czyli jakaś kobieta. Ona się stała, a nie mężczyzna na przykład, bo byłoby wtedy stał się. Natomiast orzecznikiem w tym przykładzie jest słowo sławna. I pod względem gramatycznym powiemy, że wyraz sławna to przymiotnik. A zatem jeszcze raz, orzeczenie stała się sławna składa się z dwóch elementów. Z łącznika stała się i z orzecznika sławna. Łącznik to osobowa forma czasownika stać się, a orzecznikiem jest w tym przykładzie przymiotnik sławna. Przykład trzeci. Mimo braku kwalifikacji został dyrektorem. Kolor czerwony, zaznaczyłam nim orzeczenie. Został dyrektorem. Co zrobił? Został dyrektorem. Tu znowu masz dwa elementy,
nazywające czynność. Co zrobił? Został dyrektorem. A zatem orzeczenie został dyrektorem. Pierwszy element to łącznik. Tutaj zaznaczyłam. Słowo został jest osobową formą czasownika zostać. No bo wiesz, że dotyczy rodzaju męskiego. On został. Natomiast orzecznikiem w tym przykładzie jest wyraz dyrektor. I ten wyraz to nic innego jak rzeczownik. A zatem powiemy, że w tym zdaniu, mimo braku kwalifikacji został dyrektorem, występuje orzeczenie imienne został dyrektorem, składające się z łącznika został, który jest osobową formą czasownika zostać, a także z orzecznika dyrektor, czy też dyrektorem, który jest przykładem rzeczownika. Na koniec w postaci schematu podaję też w takiej postaci te elementy, o których była mowa przy okazji poprzedniego slajdu. A zatem jeszcze raz. Orzeczenie imienne składa się z dwóch części. Pierwsza to łącznik. Tym łącznikiem jest osobowa forma czasownika być, stać się, zostać. Pokazywałam to właśnie przy okazji poprzedniego slajdu. Orzecznikiem natomiast mogą być różne części mowy. To może być rzeczownik, tak jak było w tym przykładzie z dyrektorem. To może być przymiotnik, to może być liczebnik. Mogą także wystąpić tutaj w funkcji orzecznika zaimki, na przykład zaimek rzeczowny albo zaimek przymiotny, a także mogą w funkcji orzecznika pojawić się imię słowy, dokładnie rzecz biorąc imię słowy przymiotnikowe bierne. Na tym schemacie dzisiejszy odcinek kończymy. Zapraszam oczywiście na kolejny.